Herbatka z lipy. W jaki sposób wykorzystać lipę drobnolistną dla zdrowia? Lipa to drzewo osiągające nawet 40 metrów wysokości, o koronie dość nisko osadzonej. Jej liście są male i sercowate, a kwiaty o barwie żółto-białej, intensywnie pachnące, znajduje się po 4-11, na wzniesionych wierzcholkach. Lipa najbardziej kojarzy nam się z właściwościami napotnymi, które są pomocne w walce z infekcjami. W jaki jeszcze sposób można wykorzystać lipę dla zdrowia? Lipa, właściwości zdrowotne. Lipa ma właściwości napotne, uspokajające, przeciwkurczowe, żółciopedne i moczopedne. Stosowana jest w leczeniu przeziębień, angin, grypy oraz zapale noskrzeli i płuc. Działa uspokajająco, zaleca się ją w chorobach pęcherza i nerek. Zewnętrznie używa się do plukania jamy ustnej i gardła, przyrzadzając z niej odwary. Kwiat lipy jest dobry do kapieli przy nerwobólach. Lipa, zbiory, kwiatostany zbieramy podczas kwitnienia pod koniec czerwca lub w lipcu, w czasie suchej pogody. Rozkładamy je cienka warstwa na papierze w ciemnym, przewiewnym pomieszczeniu. Po wyschnięciu przechowujemy w szczelnie zamkniętych pudelkach. Lipa. Zastosowanie. Herbatka. Lzeczkę suszu zalewamy 1 szklanka w rzadku i pozostawiamy pod przykryciem na 5-10 minut. Odcedzamy. Pijemy 3 razy dziennie pół szklanki. Napar. 1,5 lyski lipy zalewamy 2 szklankami wrzacej wody. Pozostawiamy na 15 minut pod przykryciem. Po kolejnych 10 min napar przecedzamy. Pijemy po pół szklanki 3 razy dziennie po jedzeniu. Odwar. 8 lyzek kwiatu zalewamy 0,5 litra letniej wody. Gotujemy około 20 minut. Odcedzamy. Odwarem pluczemy gardło w stanach zapalnych lub dodajemy do kapieli, przy nerwobólach. W kuchni, miód lipowy, do aromatyzowania likierów i słodyczy.